Głównym celem misji JUICE są trzy księżyce Jowisza, nazywane Galileuszowymi. Głównym jest Ganymedes, ale także Europa oraz Kalisto. Ganymedes jest głównym celem ze względu na ciekawą jego budowę. Pod zamarzniętą powierzchnią znajdują się oceany płynnej wody. Poza tym, jako jedyny księżyc w Układzie Słonecznym, wykazuje własne pole magnetyczne. Może to być dobry przystanek w przyszłej podróży do dalszych części Układu Słonecznego. Może będzie tam dobra okazja do zbudowania habitatu dla ludzi, ale także poznania samych księżyców, jak i potencjalnie jest to miejsce, gdzie mogłoby rozwijać się życie, właśnie w wodach czy to Ganymedesa, czy Europy. Poza tym, sama Europa jest ciekawym księżycem, bo ciekłą wodę, która znajduje się pod jej powierzchnią, wyrzuca w formie gejzerów, których skład może zbadać sonda JUICE, choćby pod kątem obecności związków potwierdzających ewentualne życie. Jeśli chodzi o firmę Astronika, dostarczyliśmy 4 maszty LPPWI do pomiarów plazmy kosmicznej i potencjału oraz jedno urządzenie RWI, czyli system 3 anten do pomiarów fal radiowych. Poza tym nasi koledzy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dostarczyli także elektronikę sterującą tymi urządzeniami. Ze względu na trasę, którą pokona oraz same warunki w obszarze Układu Jowisza, mamy tu bardzo skrajne temperatury. Z jednej strony w okolicach Wenus mamy nawet plus 250 stopni Celsjusza, za to w ciemnych i zimnych obszarach wokół Jowisza możemy się schłodzić w czasie zaćmienia do nawet minus 230 stopni Celsjusza. W związku z tym musimy mieć materiały odporne zarówno na tak szeroki zakres temperatur, jak i na zmiany tych temperatur. Poza tym, ze względu na silne pola magnetyczne zarówno Jowisza, jak i Ganymedesa, bardzo skomplikowane układy, mamy też bardzo wysokie poziomy radiacji. Więc odporność materiałów czy elektroniki na te warunki jest niezbędnym aspektem doboru ich do takiej misji. Oczywiście wszystko musi być przetestowane, musi być nie tylko wymyślone, że to jest dobre, ale musi być przetestowane, potwierdzone w sposób empiryczny. Poza tym zawsze staramy się projektować tak, żeby uzyskać jak największą niezawodność oraz redundancję naszych rozwiązań.